Dzień dobry kochani, witam Was na moim kanale w nowym filmiku i dzisiaj będzie, słuchajcie, o zapachach. Zrobiłam ostatnio ankietę jakiś czas temu na Instagramie i mieliście ochotę na film o zapachach, o takich moich ulubionych perfumach. Wybrałam, słuchajcie, 6 perfumów. Wydaje mi się, że po nie w tym okresie takim wakacyjnym sięgam najczęściej. Takie moje zapachy, które się u mnie sprawdzają, mogę Wam polecić, więc zaraz sobie troszeczkę o nich tutaj porozmawiamy. No i co, słuchajcie, może zaczynamy. Nie ukrywam, dziewczyny, że tutaj też mam, Wy tego nie widzicie pewnie, tak myślę, mam tutaj malutkie, wiecie, pomocnicze takie notatki, żeby Wam troszeczkę opowiedzieć o zapachu samym, a później wyrażę moją opinię, jak się u mnie sprawdzają, jak się je nosi, to co? Zaczynam. Słuchajcie, nie mogłabym pominąć, jeśli mowa o perfumach, nie mogłabym pominąć mojego najulubieńszego zapachu, z którym już jestem chyba od 2 albo 3 lat, mianowicie Herba Pura, słuchajcie. Herba Pura Xer Jove. Ten zapach, słuchajcie, myślę, że zostanie ze mną na bardzo długo. Kobiecy, seksowny, bardzo intensywny zapach. Zapach z ogonem, ale zanim opowiem Wam o moich takich wrażeniach, jakbym ja reklamowała ten zapach, polecając go Wam, to tutaj wspomogę się i przeczytam Wam troszeczkę, jakie są nuty po prostu. Nuty głowy, słuchajcie, to pomarańcza, cytryna i bergamotka. Nuty serca, śródziemnomorskie owoce. Natomiast nutą bazową jest białe piżmo, które jest tutaj naprawdę wyczuwalne, ambra i wanilia z Madagaskaru, która też jest bardzo intensywna w tym zapachu. Zapach jest to zapach oczywiście niszowy, zmysłowy, nowoczesny, urzekający taniec owoców tropikalnych z szampańskim kwiatowym owocem, taką nutką szampana noszącą kwiatowy, słuchajcie, kwiatowe nutki. I jaka by była moja ocena? Słuchajcie, nie może być inna. Ten zapach jest ze mną ulubiony już od naprawdę długiego czasu, tak jak Wam mówię, 2-3 lat. I faktycznie jest tak, że jeżeli ktoś jest tutaj ze mną dłużej, to wie, że ja ten zapach już wielokrotnie Wam pokazywałam. On jest obecny, czy tutaj, czy na Instagramie. I będzie. Ten zapach zdecydowanie jest takim moim numerem 1. To jest zapach w mojej ocenie troszkę cieńszy. Przepraszam, możecie słyszeć pieska. Zapach taki, wiecie co, z mocnym ogonem. Z tym zapachem nie można przesadzić, bo on faktycznie jest mocny, wyrazisty, długotrwały, tak? I bardzo, bardzo niosący się, intensywny. Co to znaczy zapach z ogonem? Zapach z ogonem, czyli taki, gdzie spryskamy się, słuchajcie, bardzo mało. On jest długotrwały, niosący się za nami. Słuchajcie, po pół dnia dalej ten zapach jest na nas po prostu. Bardzo się utrzymuje. I powiem Wam, że nawet ubrania, które są prane, wiecie, a wcześniej były spryskane tym zapachem, naprawdę przebija proszek, przebija, słuchajcie, płyn do opłukania, dalej jest wyczuwalny na ubraniach ten zapach. Do tego piękny flakon, taki, wiecie, welurkowy, zielono-turkusowy ze złotymi, wiecie, tutaj okucie ma złote, no i oczywiście koreczek też złoty, przepiękny flakon, przepięknie wyglądający, ale buteleczka w środku, zapach, słuchajcie, mega. Jest to perfum włoski, tak jak już mówiłam, niszowy, ale jest troszkę droższy, ale myślę, że naprawdę jest godny polecenia. Wystarczy troszeczkę się z nim spsikać i tutaj trzeba bardzo uważać, bo mocne spsikanie to naprawdę jest wtedy duszący, mocny, bo jest bardzo intensywny. Bardzo Wam polecam ten zapach i tego zapachu, słuchajcie, mimo tego, że on jest bardzo mocny, intensywny. Wydawałoby się, że byłby jednak lepszy na ten okres, wiecie, taki jesienno-zimowy. Oczywiście, że tak, ale ponieważ to jest mój ulubieniec, nie mogło go zabraknąć w pierwszej kolejności. To jest taki numer top one u mnie. Dobrze,
Szybciutko o kolejnym zapachu. Słuchajcie, kolejny zapach Kilian After Sunset. Zapach wyprodukowany w 2019 roku. Bardzo popularny zapach. On już został, co prawda, słuchajcie, wycofany. Wydaje mi się, że już go na rynku nie ma. Przepiękna buteleczka, jak takie ala, wiecie, figurka trofeum. Bardzo ładny, taki, wiecie co, kobiecy. Dla mnie kobiecy, zmysłowy. Nuty jest tutaj litchi, które jest wyczuwalne, bo owoce faktycznie są tutaj wyczuwalne w tym zapachu. Czarna porzeczka, piżmo, róża, patchouli, akord ziołowy jest tutaj też lekko ujęty. Jest to na pewno owocowy perfum. Myślę, że jest godny polecenia. Dla mnie on jest taki też, słuchajcie, troszeczkę sentymentalny, bo był kupiony w tamtym roku na wakacje, przed wakacjami we Włoszech. Sprawdził mi się rewelacyjnie i ten zapach, tak się wiecie, kojarzy mi z tym fajnym czasem, z tymi Włochami. Bardzo kobiecy. Jest to zapach, powiedziałabym, też z ogonem, natomiast nie jest na pewno z takim ogonem jak to. Ten zapach gdzieś ulatuje, słuchajcie, po 5-6 godzinach mam wrażenie, że już nie jest tak mocno wyczuwalny, tak jak wspominałam, ten, wiecie, po praniu, natomiast jest godny polecenia, jest mocny, jest intensywny, kobiecy. Wydaje mi się, że idealny na randkę, słuchajcie, na wieczór, bo jest taki zmysłowy, seksowny, podkręcający, słuchajcie, te letnie klimaty, idealny perfum na lato. Uważam, że jest idealny, słuchajcie, na porę taką właśnie letnią. Dobrze. Następny perfum, który, słuchajcie, chciałam Wam polecić, pokazać. Niestety nazwy nie będę, słuchajcie, albo może, dobrze, może wymówię, ale pewnie źle, także można mnie poprawiać. Pentagolis London. Być może, tutaj jest akurat zapach Vara. Być może źle, na pewno źle, słuchajcie, ten zapach przekręciłam. Ale tak, dobrze, nuty głowy. Woda różana, wiecie, że ja z różą nie bardzo, natomiast jest tutaj bardzo mało wyczuwalna ta róża, praktycznie w ogóle. Kolejne nuty głowy to jest kolendra i szafran. I myślę, że szafran tutaj tak podbija, podkręca cały ten zapach. Nuty serca, jest to róża marokańska, olej z bułgarskiej róży, frezja, piwonia, irys i magnolia. Podstawą jest tutaj natomiast miód, białe piżmo, cedar i drzewo sandałowe, które też tutaj jest wyczuwalne. Benzoina, żywica i fasola tonka. Jest to zapach orientalny, taki bym powiedziała, wiecie co, jakby troszkę idący w stronę Maroka. Natomiast ten zapach też jest bardzo taki pomarańczowy, bardzo słodki, ale nie jest to taka słodycz mdląca, bardziej bym powiedziała, że taki słodko orzeźwiający. Ale pomarańcza jest tutaj też bardzo wyczuwalna, bardzo ładny zapach kobiecy. To są niszowe perfumy, także też troszeczkę z tej półki droższej. Natomiast godne są polecenia, bo utrzymują się, słuchajcie, fantastycznie. Mega długotrwałe, także na pewno są godne polecenia. Buteleczka przepiękna, naprawdę buteleczka robi swoją robotę. Ja też zwracam bardzo uwagę na to, no wiecie, jako estetka bardzo mnie przyciągają takie rzeczy, także jak coś jest pięknie wykonane, a ta buteleczka jest przepiękna. Także tak, ale sam zapach jest bardzo godny polecenia, także dziewczyny, bardzo Wam go polecam, utrzymuje się też fantastycznie. No i co tu dużo mówić? Przepiękny zapach. Jeżeli ktoś lubi słodkie zapachy, to jak najbardziej polecam. Dobra, następne. Zapach, który został wyprodukowany, wydany, wypuszczony na rynek w 2019 roku, mianowicie Bronzy Goodness Estee Lauder Azur. O, i teraz tak, co tutaj mamy w składzie? Wanilia, kokos, amber, białe kwiaty, tropikalne owoce i drzewo sandałowe. Myślę, że jest to zapach również idealny na tą porę, słuchajcie, wiosenną, letnią, tak bym powiedziała. Zapach bardzo fajnie się utrzymujący, kobiecy. Jest tutaj, powiem Wam, dużo czuć tych kwiatów.
I bardziej tutaj te kwiaty, słuchajcie, te amber, ta wanilia, te tropikalne, słuchajcie, owoce, gdzieś tutaj są wyczuwalne, ale bardziej czuć te drzewo sandałowe, zapach tych kwiatów, bardzo intensywnie kwiaty się przebijają, więc jeżeli ktoś nie lubi takich naprawdę kwiatowych zapachów, to raczej bym nie polecała, natomiast jeśli ktoś lubi, to idealne perfumy, słuchajcie, na lato. Ja Wam jeszcze, kochane, później rozłożę i zrobię przybliżenia tych perfum, o których mówię, żebyście miały przybliżenia, gdyby ktoś był zainteresowany, to wam zrobię przybliżenia tych perfum. Następny perfum, o którym bym chciała Wam wspomnieć, to jest Jo Malone London. Tych perfumów też nie mogło zabraknąć, żeby Wam tutaj pokazać, bo jest to idealny zapach właśnie na lato. Chyba wybrałam tak naprawdę wszystkie właśnie takie bardziej letnie zapachy, chociaż oczywiście ten pierwszy to jest bardzo intensywny, byłby, myślę, taki cięższy zapach, byłby z takim, wiecie, mocnym ogonem, byłby może faktycznie na tą porę zimową, no ale to jest top 1 u mnie, słuchajcie, więc on zawsze się pojawi chyba, jeśli będzie mowa o perfumach. Natomiast wracając do Jo Malone, perfum bym powiedziała dość, w cudzysłowie, stary, bo wypuszczony w 1995 roku został wypuszczony na rynek. I teraz tak, ja mam Jo Malone London French Lime Blossom. I teraz tak, żółte kwiaty znajdują się w nim, białe kwiaty, czyli taki, wiecie, miks żółtych kwiatów i białych, mieszanka wybuchowa, cytrusy, które są bardzo tu wyczuwalne, miód, limonka, bergamotka, która też tu jest bardzo, bardzo nośna, róża i jaśmin. I zobaczcie, w tych zapachach, mimo tego, że ja nie przepadam za różą, ani w kosmetykach, ani w perfumach, to ta róża gdzieś tutaj się przebija. Ta bergamotka się bardzo mocno gdzieś tutaj przebija w tych zapachach. Więc jeśli ktoś, tak jak ja, lubi takie zapachy słodsze, to jak najbardziej polecam Wam te zapachy, bo to jest właśnie ta linia, taka bardziej nutka słodyczowa. Słuchajcie, limonkę czuć, czuć miód, jest to intensywne, są te bazowe kwiaty bardzo mocne tutaj wyczuwalne, no i tak jak tutaj jest French Lime Blossom, ta limonka też gdzieś tam się, bergamotka, jaśmin, gdzieś tam tutaj też się przebija. Powiedziałabym, że to jest delikatniejszy zapach, bardzo zmysłowy, ale taki bardziej może na co dzień, dzienny zapach. Myślę, że te, słuchajcie, dwa to są takie dzienne zapachy na co dzień, do pracy idealne. Natomiast wiecie, ten pora wieczorowa, sexy, mocne zapachy, ten letnia, ale pora też wieczorowa, taka, wiecie, randka w kinie czy cokolwiek. To są takie zapachy właśnie bardziej intensywne. Te natomiast są, Jo Malone w ogóle, ta linia, jeśli chodzi o te przeźroczyste, mam wrażenie, że one się troszeczkę lżej utrzymują niż te linie Jo Malone London, które są, mają tą, wiecie, buteleczkę czerwoną, taką bordową, bądź czarną. Wtedy są te zapachy faktycznie mocniejsze, takie, wiecie, podkręcone, bardziej właśnie na porę wieczorową, takie wybijające się. Natomiast to jest taka dzienna, bym powiedziała, linia, słabsza zapachowo, to znaczy one są intensywne, są wyczuwalne, ale bardzo szybko, mam wrażenie, gdzieś tam, wiecie, ulatują, ale mimo tego są godne polecenia. Ja, słuchajcie, Jo Malone uwielbiam. Wracam, mam różne zapachy i będę wracać, będę kupować, bo są idealne na co dzień do noszenia. Dobra. I ostatni, słuchajcie, perfum, który myślę, że w tamtym roku był bardzo popularny i wiralowy, słuchajcie, na tych YouTubach, na tym wszystkim. Tak myślę, że on w tamtym roku, słuchajcie, tak wiecie, podbił tą całą sieć marketingową, zrobiła swoje. Armani My Way. Przepiękna buteleczka z ala kamykiem. Przepiękna, Giorgio Armani. I teraz tak. Nuty głowy. Znowu jest ta bergamotka. Kwiat pomarańczy znowu jest. Czyli tak jak tutaj, słuchajcie, jest ten kwiat pomarańczy. Nuty serca. Tuberoza. Indyjski jaśmin. Nuty bazowe, wanilia, białe piżmo i cedar, wanilia z Madagaskaru. I powiem Wam,
Wydaje mi się, że ten zapach, ten pierwszy właśnie, bo to jest ten pierwszy, już teraz zostało, wiecie, wypuszczona kolejna linia, jakby siostra tego My Way. Powiem Wam tak, że tutaj była super robota marketingowca, wiecie, zrobiona. On był wiralem, ten perfum, słuchajcie, na tych YouTubach. I faktycznie jest on godny polecenia, ale moim zdaniem ja bym go na przykład drugi raz nie kupiła. Ja lubię zapachy takie bardzo owocowe. Tu jest gdzieś ten kwiat pomarańczy, tuberoza, jaśmin, ale bardzo przebija mi się też, wiecie co, kwiaty. Czyli ta bergamotka, białe piżmo też jest, jest też ceder, ale mam wrażenie, że akurat w tym zapachu są bardzo mocno wybijają się nuty kwiatowe, co ja jednak lubię kwiaty w zapachach, ale żeby, wiecie, ta nutka nie wybijała się jako taka podstawa na taki pierwszy zapach, kiedy poczujemy perfumy. Natomiast tutaj, jak dla mnie, on jest bardzo ładny zapach, piękny jest zapach, na pewno jest godny polecenia, nie tylko na to, że buteleczka pięknie wygląda z tym, wiecie, kamieniem, natomiast jest godny polecenia, utrzymuje się bardzo długo, jest bardzo komplementarnym perfumem, ale jak dla mnie te kwiaty są troszeczkę za mocne, troszeczkę za intensywne, stąd powiem Wam, że bardzo lubię ten perfum, ale chyba rzadziej po niego sięgam faktycznie niż po te inne, niż na przykład ten Jo Malone. Faktycznie tutaj prawie ta buteleczka jeszcze jest cała, a już go mam jakiś czas. Ale to jest też tak, że na pewno przyniosłam go, bo jest on godny polecenia. Jest idealny na lato. Idealny perfum na lato. Tak samo jak ten Estee Lauder Bronze Goodness Azure. Natomiast jeśli ktoś lubi kwiatowe zapachy, takie gdzie ta nutka kwiatowa jest wybijająca się bardzo mocno, to jak najbardziej polecam Wam ten perfum. Dobra dziewczyny, słuchajcie, dzisiaj było 6 zapachów, dajcie mi koniecznie znać, czy takie filmy o zapachach lubicie. Zresztą Wy tak naprawdę wybraliście właśnie w ankiecie, że macie ochotę na taki filmik. Jeżeli Wam taki filmik przypadnie do gustu, to będą częściej może pojawiały się jakieś polecajki zapachowe, jeśli chodzi o perfumy. No a za dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję. Zostawcie łapkę w górę, komentarz, będzie mi bardzo miło, subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie i co, zapraszam do kolejnych filmików, a za dzisiaj dziękuję. Zapachy, o których Wam dzisiaj wspominam. Pierwszy to jest Xerjoff Erba Pura, drugi Kilian Fun Things Always Happen After Sunset. I kolejny to jest nazwę, którą pewnie przekręcę, Pentagolis Vara. To jest propozycja 3 perfum idealnych w mojej ocenie na lato. Natomiast kolejna propozycja to jest Bronze Goodness Azure z Estee Lauder. Kolejna moja propozycja to jest Jo Malone French Lime Blossom. I ostatnia z piękną buteleczką My Way Giorgio Armani.